Philip Bayon rozpoczął zdjęcia do nowego filmu pod tytułem Kamerdyner według scenariusza Mirosława Piepki i Michała Pruskiego przy współpracy historyka Marka Klaty. Głównym wątkiem jest miłość pomiędzy kaszubskim chłopcem Mateuszem, tytułowym kamerdynerem, a niemiecką arystokratką Maritą von Zelow. Wnętrza zabytkowego pałacu w Łężanach posłużą za tło pogmatwanej i tragicznej historii miłosnej. W Łężanach pracuje specjalna ekipa pod okiem scenografów. W parku przed frontowym wejściem powstał gazon kwiatowy, aleja z drewnianą altaną prowadząca nad jezioro, sadzone są kwiaty i ozdobne krzewy. Do tej pory ekipa filmowa przebywała w Widrynach pod Łężanami, gdzie realizowane były sceny wiejskie. W filmie weźmie udział około 200 statystów, wśród nich rodowici Kaszubi. Mazury bardzo piękne. Ja myślę, mega rzecz spokojna, że to jest piękniejszy region niż Kasiaba nawet, nie? Bo to bardziej naturalne to wszystko tyle jest. Tu jednak to jest zachowane. Na Kasiabach, no niestety, to większość już jest zmieniona, szczególnie jeśli chodzi o budownictwo, nie? Ta polityka budowlana tam, no niestety, dobrze nie sprawdzi na Kasiabach, a tu rzeczywiście w tej formie naturalnej większość się zachowuje. To jest to piękno tego regionu. Oni tam różne, Kasiaba, przede wszystkim jako Kasiaba, Kaszub. Jestem Kasiabą w różnych epokach. Wczoraj był 39. Mnie zapakowali na rozstrzelanie do Piaśnicy, a dziś w 1914 oni mnie pływali na pierwszy wojna światowy. Ekipę na planie odwiedził rektor UWM profesor Ryszard Górecki oraz kanclerz doktor inżynier Aleksander Socha. Obaj podkreślają, że ulokowanie planów zdjęciowych w Łężanach to doskonała promocja należącego do Uniwersytetu Pałacu. Mnie to bardzo cieszy, że nasz pałac w Łężanach został wykorzystany do tworzenia tak pięknego filmu historycznego. To jest taki dowód na to, żeśmy nie pozwolili na to, żeby się tego pozbyć, że jest dalej naszą własnością i w związku z tym musimy jednak zadbać o to, byśmy to rewitalizowali ze środków unijnych, z programu rewitalizacji ośrodków wiejskich tym razem. W poprzednim programie dotyczyło to ośrodków miejskich. I muszę powiedzieć, jak to wykonamy, to będzie to takie też ogniwo pięknej promocji naszego uczelni. Nawet umożliwi się w części hotelowej możliwość pobytu pracownikom naszej uczelni, bo przecież tak naprawdę zatrudnionych jest na uczelni w różnych formach, nie tylko na stałych etatach, ale także na umowach, na poziomie około 4000 osób, włącznie z tymi spółkami i fundacjami.